Noc Muzeów jest tylko raz, dlatego tak bardzo chcieliśmy całym zespołem, żeby została ona w pamięci naszych mieszkańców. Chcieliśmy tak naprawdę spełnić nasze główne zadanie, czyli opowiedzieć o historii naszego miasta, dlatego każda atrakcja, którą dzisiaj możemy podziwiać i którą podziwiali nasi mieszkańcy, była związana z naszą historią, z historią Skierniewic. Poczynając od pokazów światła i dźwięku, poprzez krótkie historie, żywe historie w kubikach, ale jednocześnie warsztaty, koncerty, czy chociażby projekcje filmów. Wszystko jest związane z historią miasta i z historią Polski. Mam nadzieję, że wszyscy zapamiętają to właśnie od tej strony. Noc Muzeów pokazała, jak ważną inwestycją było powstanie tego naszego muzeum w Skierniewicach. Tylko tego dnia tutaj odwiedziło nasze muzeum 3000 osób. Od początku roku już jest około 7000 osób, które tutaj odwiedziły nasze muzeum, korzystały z naszych tutaj propozycji imprez czy też wystaw. Właśnie podczas Nocy Muzeum były 3 wystawy. Ja się tylko bardzo cieszę i sami mieszkańcy udowodnili, pokazują, jak potrzebne było Muzeum Skierniewickie i żeby tam naszą skierniewicką historię pokazać właśnie tutaj w tym obiekcie, ale nie tylko w obiekcie, bo oprócz wspaniałego obiektu, w którym się znajdujemy, jeszcze jest duży teren wokół, na którym też są realizowane przez wspaniały zespół naszego muzeum z panią dyrektor Agatą Niedziółką na czele imprezy uroczystości na zewnątrz.